Prawnicy Sama Bankmana twierdzą, że potrzebują dostępu do swoich akcji Robinhood, aby zapłacić za swoją obronę karną. Binance ogłosiła dzisiaj, że dołącza do Stowarzyszenia Certyfikowanych Specjalistów do Spraw Sankcji ACSS, jedynej na świecie organizacji zrzeszającej specjalistów zgodności z sankcjami. Lobbyści z Singapuru sprzeciwiają się proponowanemu ogólnemu zakazowi pożyczania tokenów. Giełda kryptowalut Huobi potwierdza pogłoski o planowanych zwolnieniach 20% pracowników. Dyrektor generalny Binance CZ ogłosił, że wzrost Binance zawdzięcza zerowej opłacie za transakcje w Bitcoinie. Rozmawiając ze społecznością kryptowalut na Twitterze, CZ napisał o gwałtownym wzroście, jakie doświadczyła jego giełda kryptowalut. Kiedy społeczność Twittera zauważyła zyski Binance, CZ przypisał ten wzrost zerowym opłatom transakcyjnym za Bitcoina. SEC badacz i inwestorzy FTX przestrzegali procedur należytej staranności, przeprowadzając odpowiednie badanie giełdy kryptowalut, zanim zostali jej klientami. A za chwilę dowiemy się, że sam Bankman stał się ofiarą inwestorów.